większe i mniejsze troszeczkę dzisiaj się trafiły. Także. Polska biało-czerwoni. Taki zestaw dzisiaj wchodzi. Biało-czerwona na przemian i wchodzą leszcze. Witam w kolejnym odcinku, z tej strony Lukas Fishing. Jak zwykle zaczynamy sesję wędkarską. Oczywiście jesteśmy na Odrze. Jak widzicie za mną, Odra spowolniła, opadła i możemy zacząć jesienne wędkarstwo, zaczynając od pięknego leszcza. Zapraszam do oglądania, kochani, bo dzisiaj zasadziliśmy się też i na drapieżnika. Są bardzo fajne brania na tego drapieżnika, ale coś ciężko mi jest go wyciągnąć. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Jest kolejne branie. Jest inwazja byczków, niesamowicie jest ich dużo. I to wszystkie takie malutkie, jak widzicie. Po 10 cm, po 5. To już dzisiaj chyba jest siódmy. I kolejny się melduje. Piękne szarpnięcie, ale coś chyba niedużego. Ślisko strasznie. Mamy cię. Ale ciężki, powiem wam, strasznie jest. O kurde. Strasznie ciężki jest. Co ty, stary? Ale ładny jesteś. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Spokojnie, ziomek. Zaraz cię wypuścimy. Pięknie zapięty za bareczkę, kochani. Już cię wypinę. Ślicznotka, ale ładny. Dobra, mamy coś znowu. Jaki byku. No i mamy kolejnego. Fajnie walczą, silne są. Nie za wiele, ale kilka sztuk jest. Udało się dzisiaj
większe i mniejsze troszeczkę dzisiaj się trafiły. Także i też takie są. Także trochę ich tu było. Także będziemy je wypuszczać, ale silne, zdrowe, wracają do wody. Tak. Kochani, dochodzi godzina 15, powoli będziemy kończyć dzisiejszą zasiadkę, ponieważ ilość byczka karłowatego, jaka się pojawiła na Odrze, jest dla mnie nie do okiełznania. Jest to temat nieobliczalny. Weszły jakieś leszcze, widzieliście je na filmie. Bardzo fajnie przez chwilę się wędkowało. Ryba żerowała około 2 godzin, a potem byczek, byczek. Byczek. Kolega stanowisko dalej dzisiaj twardo się zasadzał na drapieżnika, ani puknięcia, ani drgnięcia, i na trupka, i na żywca, i z gruntu, i ze spławika, i wszystkie kombinacje alpejskie, nic, kompletnie nic. No ale cóż, ja i tak jestem zadowolony z dzisiejszej wyprawy. Warto było przyjechać, leszcze się meldują, płotki się meldują, jakaś drobnica w ilościach gigantycznych też się meldowała. Także warto przyjechać na tą Odrę i zobaczyć, co się dzieje. No to zapraszam do kolejnego odcinka, bo wyruszymy gdzieś na spokojniejszą troszeczkę wodę, poszukamy jeszcze gdzieś ryby, bo sezon się nie kończy. Zostańcie ze mną, zostawcie suba, łapkę, komentarz i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich. Lucas Fishing. Ciao.